Rafał Kasprzak, informacje sportowe. Wisła Kraków z awansem do drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Piłkarze Kazimierza Moskala po domowym zwycięstwie 2-0 nad Kosowskim KF Lapi dziś przystąpili do rewanżowej potyczki na terenie rywala. Spotkanie to wygrali 2-1, a bramki dla Białej Gwiazdy strzelili Angel Rodado i Giannis Kiakos. Dla Wisły Kraków było to pierwsze spotkanie na wyjeździe na europejskiej arenie od ponad 12 lat. W drugiej rundzie zdobywcy Pucharu Polski zagrają już z bardziej wymagającym rywalem, jakim będzie zespół Rapidu Wiedeń. Pierwsze starcie w stolicy Małopolski 25 lipca, rewanż w Wiedniu tydzień później. Reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn sprawcą nie lada niespodzianki, jak i nie sensacji podczas rozgrywanych w Gdyni Mistrzostw Europy do lat 20. Biało-czerwoni w fazie grupowej rozegrali 3 mecze i tylko jedno wygrali. W 1/8 finału trafili na reprezentację Włoch, która była zdecydowanym faworytem do zameldowania się w najlepszej 8 czempionatu. Koszykarze Arkadiusza Miłoszewskiego wznieśli się jednak na wyżyny swoich umiejętności i ograli Italię. Wprawdzie ulegli nieznacznie w pierwszej kwarcie, ale w 3 pozostałych byli już wyraźnie lepsi. W efekcie Polacy triumfowali 74-63 i wywalczyli przepustkę do ćwierćfinału Eurobasketu. O strefę medalową z kolei biało-czerwoni toczą bój z jednym z kandydatów do tytułu, reprezentacją Słowenii. Michał Kwiatkowski otarł się o zwycięstwo na trasie 18 etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Polak z grupy Ineos Grenadiers wraz z 2 innych kolarzy zdecydowali się na kilkudziesięciokilometrową ucieczkę i nie dali się złapać rywalom do samej mety. Między sobą więc rozstrzygnęli losy etapu. Najlepszy okazał się Belg Wiktor Campenaerts z drużyny Lotto Destiny. Jako drugi końcową kreskę minął Francuz Mathieu van der Poel z ekipy Total Energies. Michał Kwiatkowski stanął na najniższym stopniu podium, co jest jego najlepszym wynikiem w tegorocznej Wielkiej Pętli. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Tadej Pogaczar z Team Emirates. Słoweniec jest o krok od 3. w karierze triumfu w Tour de France. Dobre wieści w kwestii zdrowia Huberta Hurkacza. Polak przeszedł zabieg i poświęca każdą wolną chwilę na rehabilitację. Musiał poddać się drobnej operacji po niefortunnie doznanej kontuzji kolana podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz singlista robi wszystko, by wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. W Paryżu ma wystartować w grze pojedynczej, w deblu z Janem Zielińskim oraz w mikście z Igą Świątek. Ruszyła 8. runda rajdowych Mistrzostw Świata serii WRC. Po zmaganiach w Polsce teraz przyszedł czas na szutrowe trasy na Łotwie. Na próbnym OS-ie rewelacyjnie poradził sobie Estończyk Ott Tänak. Tuż za jego plecami uplasowali się lider klasyfikacji generalnej Belg Terry Neville oraz Japończyk Takamoto Katsuta. Pierwszy w historii rajd Łotwy składa się z 20 odcinków specjalnych, a kierowcy mają do pokonania łącznie 300 km. Rywalizacja potrwa do niedzieli.